Siemaneczko, dzisiaj proszę Was kolejny filmik, tym razem z dziukiem. Tak, majster dzisiaj się przygotował, kurwa, pest. Zaraz Wam pokażę. Co do konkursu z poprzedniego filmiku, z tymi kluczami. Dobra, już wklejam tutaj link do filmiku. Tutaj wszystko wyłapuję, każdy komentarz. No i uwaga, uwaga, uwaga! Piotrek Kwit, pozdronka, congratulations. Pisz pan swoje dane tam do mnie na maila. Maila będziesz miał po filmie. A więc dobra, dzisiaj też będzie można wygrać ten zestaw kluczy, ja to. Ale co do konkursu na samym końcu, dobra. Dzisiaj proszę Was, wymieniamy olej. Wymieniamy olej, lejemy ceratek. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Tak, zaraz Wam pokażę, jak się majster, kurwa, przygotował dzisiaj. Kurwa, pełną gębą profesjonalista. Patrzcie, cyk, fuch. Sprzęt, zestaw, kurwa, elegancki. Sprawdzimy ciśnienie na cylindrach. Zobaczymy, co się zmieni po nalaniu cerateku. Tak, tutaj leżaneczka na kółkach od żony, co dostałem pod choinkę. Także będzie bardzo dobra robota. Także tak, panie, patrzcie, jak majster fachowo pozakrywał rejestrację. Fachowa ręka, fachowo pochowała. Dobra, więc mamy tutaj silniczek 1.6. Benzyna w turbinie, proszę Was. Zaczął pobierać olej od jakiegoś czasu na 1000 km. Jakieś 600 ml oleju. Zobaczymy, czy ceratek troszkę wspomoże, że nie będzie tak pobierał oleju. Nie wiadomo, czy turbina bierze olej, czy po prostu silnik bierze. Dobra. Zobaczymy teraz. Kurwa, to ciśnienie. Ciśnienie na cylindrach. Widać, tu już ktoś próbował wyciągnąć te cycki. Broń Boże, to nie ja. Chociaż na mnie nie było. Lipa tu jest troszkę z tym odkręcaniem. Kurwa, tych świec, nie? Bo tu trzeba od turbiny odkręcić ten. Dobrze będzie, zaraz majster ogarnie temat. Klucze już, kurwa, złachałem trochę. Trochę już złachałem klucze, zaczynają rdzewieć. Niedobrze. Tak. Ławy brudne, kurwa. Łapierza, lane wszystko. Fachowa ręka i cacka się z narzędziami, kurwa. Także nie wszystkie majstry pozwalają patrzeć na ręce. Ja Wam dzisiaj robię wyjątek. Będziecie mogli patrzeć na ręce majstra fachowe. Ja to sobie od mikrofonu kabelek wydłużyłem, elegancko. Kurwa, wszystko drutuje się, ja pierdolę. Patrzcie, kabelek przedłużony elegancko od mikrofonu. Teraz mogę iść ze 3 metry, kurwa, od kamery odejść. Odkręcamy, zobaczymy, czy się da sprawdzić ciśnienie. Dobra, co tam potrzeba? Tu 10. Cyk, fuch. Podciśnienie, kurwa. Hops. O, wziąłeś. Odkręcamy śrubki. Będzie bardzo dobra robota. Kurwa. Śrubka mi dziwi. No i tak. Tutaj siódemeczka. Pyk, pyk, pyk. No, widziałeś? I tam jeszcze jest chyba 13. O kurwa, klucz połamiesz. Dobra, może nie będę pokazywał całych moich tych robót, bo to troszkę za długo się zejdzie z tym odkręcaniem. Najważniejsze, aby śrubek nie pogubić, nie pospadały gdzieś w silni. O, widziałeś? Teraz tu, żeby, kurwa, piachu jakiegoś nie wsypać.
do turbiny, to tu się ją zatka. Hop. No i cyk, fuch, majster, kurwa, magnesik. Chyba neodymowy, bo jakiś taki mocny jest. Spróbujemy złapać śrubkę. Miejmy nadzieję, że ona jest, że ją przyciągnie. Dobrze? Panie majster, dobrze robisz pan? Mamy śrubkę. Jest. Cyk, fuch. Cewki powyjmowane. Teraz wykręcam tylko świece. I chyba zrobię to na wykręconych świecach. Sprawdzę chyba. Będzie mu lżej kręcić może. Więcej ciśnienia pokażę. I następnym razem zrobimy to samo. Na wykręconych. Robimy pomiar. Dzięki wam się zmądrzyłem. Teraz wyciągam cewką. Świece. Hops. Muszę zobaczyć, czy mam taki gwint w ogóle na tym do pomiaru. Na tym chujostwie. Nie zmierzy. To jest inny gwint, kurwa, świecy. Grubszy. Jak to tak się stało? No, nie zmierzy tego. No niedobrze. Aczkolwiek można by było zobaczyć tym uniwersalnym gównem. Tylko czy sięgnie? Jakby sięgło, to było dobrze. Ej, sięgnie, kurwa, dobrze jest, sięgnie. No i kurwa, wracamy do gry. Wracamy do gry. Może będzie gorzej zmierzyć, nie? Dobra, robimy pierwszy pomiar. Cylinder numer 1. Dobra! Patrzymy drugi. Dobra! Patrzymy trzeci. Z trzecim będzie kiepsko, bo tu jest zasłania tutaj. Dobra! Ostatni cylinderek. Dobra! Także zobaczymy po ceratyku, czy się poprawi ciśnienie na cylindrach i czy przestanie pobierać aż tyle oleju. Dobra. Nissanik jeździł najpierw na oleju 5W40. Potem jak już zaczął brać olej, został zmieniony na 10W40. I teraz chcę wrócić do 5W40 i dolać cerateka. Zobaczymy, czy ceratek coś tam nam uszczelni. Dobra, tu baliuszkiem. Tu już można skręcać wszystko elegancko. No da, no da, panie kurwa. Dobrze pan mówisz. To żeś nie zapomniał, kurwa, od razu włóż. Bo ciśnienie jakieś. O, fuch. Puszczamy, majster, pachowa ręka. Będzie miał okazję przetestować prezent. Prezent od kobity. Podnośniczek weź pan. Trzeba troszkę podlewarować go do góry. Proszę bardzo. On tu od razu jest. Więc jest blisko. Tu mamy od razu do odkręcania. Też mamy blisko. No i tak. Luks. Tutaj nie trzeba cudów. Dobra, odkręcam. Tutaj proszę bardzo, specjalistyczny sprzęt. Albo taki, albo taki. Kurwa, jak to działa? Może da radę. Nie wiem, jak to działa. To jest w ogóle, kurwa, to chyba do odkręcania. Tak chyba powinno być, nie? Dobra, dawaj tutaj pan. Jak to kurwa działa? Nie wiem. Tutaj. Ale się jebłem. Cię kurwa. Nie wiem, jak to kurwa działa. Się jebłem, już łapy pozdzierane.
Ja jestem kurwa ciekaw, kto tak to dojebał. No to chyba nie ja, kurwa, ostatnio. To robiłem to. Ej, kurwa, jak to się wyloskuje? Kurwa, pan człowiek. Weź profesjonalny sprzęt, a nie... Oh shit! Oh shit! No jakieś kurwa chujostwo. O człowieku. Kto tak to dojebał? Nie mówcie, że tak się zassało, bo to kurwa się aż tak nie zasysa, żeby się gwint dokręcił. Och, o kurwa, już oleju nie skusi, a ty odkręcasz już. No masz łeb nie od porady. Na rywalej spuścić trzeba. Pachuro, ty pachuro. Uwaga. Zalej się. Hopsa. Dobra, mamy tutaj już filterek, podsunąłem miskę, tam jeszcze trochę cieknie, ale akurat się mieści w misce. No ty kurwa, nie pójdziesz? Co to ma być? Przecież tak letko szło już. Dawaj pan Francuza. Gdzie ten filtr jest? Kurwa, co jest? Już tak dobrze szło, a teraz znowu tak ciężko idzie? Znowu się... Zasało. Ej, mechaniku, ty kurwa, mechaniku. O, widziałeś pan? Ajajajajaj, niedobrze. Już łapy ujebane. Kurde, nie wziąłem nic do wytarcia rączek. O, wpadło mi tam. O, dobrze jest, majster, tutaj wytrzyj o miseczkę. Dobra, niech to zlatuje. Tutaj cykwu, nowy filterek. Trzeba naoliwić gumeczkę. Hops. Cykwu. I się legalnie dokręcało. O, to już można o kurtkę, łapkę można wyczyć o kurtkę. Pacho, Marinka, zaraz tutaj dopierdoli to dobrze. Tutaj kolejna majstra serwisowa koszulka. Koszulką swojego kanału wycierasz, kurwa, ten. Dobra, tu nie ma piasku żadnego. Dobrze jest. I przykręcamy. Dopierdol pan. Tradycyjnie, kurwa, dopierdol pan. Idzie. Można zalewać. Lepiej, kurwa, mocniej tutaj. Hops. I hops. Dobra, starczy. Już jest dobrze. Czeka nas jeszcze wymiana w moim samochodzie za 60. Więc to nie jest jakiś materiał sponsorowany. Tylko po prostu taki olej kupuję. A co do Ceratecu, zauważyłem, że skoro działa, więc warto go kurwa lać. Dobra, taki sam olej lałem w mojej E60 i w E39 też lałem taki olej. Dobrze się sprawował. Nie wiem jeszcze, jak ten olej ceramiczny, który lałem do E39 teraz. Trzeba będzie przetestować, będzie dobry, trzeba będzie kurbańska. Lać, dobra. Lejemy, nie wiem, czy dam rady, tak? Mam nadzieję, że... O, widziałeś? Fach w rynku. Aj, nie lubię takich małych otworków. Do mnie to butle można całą wsadzić, od razu się leje, kurwa, jeszcze naciskać można. Ojejku, kurwa, czego? Ja pierdolę. Szybko. Dobra, trochę uratowałem sytuację. Dobra. Będzie.
No to muszę wam powiedzieć, że... Czarna smoła, kurwa, się zrobiła tutaj. Czarna smoła. No, czarny, kurwa. Czarny jak z dieselka. Ciekawe, czy tam na dnie nic nie ma. Dobra. Tu już zalane. Tu majster użył jakiejś przeciwdeszczowej kapoty, żeby olejem nie zawalić tej kostki. Dobra, lejemy ceratek. O kurwa, za gęsty trochę jest. Lej pan, nie pozalewaj tu. O, proszę ciebie. Jaki kremik. Każda kropla, kurwa, się liczy. Lepsze uszczelnienie. Kurwa, teraz wszystkie samochody na cerateku. Ja pierdzielę, panie. Pochobarinka. Dobra. Kurwa, jeszcze by tu blizał. Wylizałby tu jeszcze, bo tu kurwa się dużo zostało. Dobrze jest. Zakręcamy koreczek. Hops. Dobra, mam nadzieję, że tutaj już jest wszystko luks. Można odpalać, że tak powiem. Cyk, fuch. Oh shit! Oh shit! Uj, jak ciężko miał zapalić po tym moim grzebaniu. Dobra, posłuchajmy jeszcze pracy silnika. Trochę tak niestabilnie jakby pracował. Kurwa, ten jakiś szlauf nabity. Co to jest? Dobra, co do konkursu, pany. Proszę was, jest kolejny zestaw kluczy Yato od sklepu Perfect Tools. Fajny zestawik. Oczywiście do wygrania. Żeby wziąć udział w konkursie, pisz jakiś komentarz, plus na końcu komentarza wpisuj Perfect Tools. Tak. Zapraszam do konkursu, no i zobaczymy, co i jak z tym dziukiem, czy coś się poprawi, czy przestanie brać tak olej, czy się ciśnienie na cylindrach poprawi. Zobaczymy. Git Malina. Pozdrawiam, do następnego strzałeczka. Cześć. Chodzi, kurwa. Co ma nie chodzić, panie?